Cześć, siemanko, jestem Sandy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, znajduję się na takiej malutkiej kładeczce, na pobliskiej rzeczce, niedużej tej, co ostatnio był odcinek z płociami. Dzisiaj będę nagrywał dla was odcinek okoniowy, będę łowił na spinning, głównie na małe gumy, kajtechy. Dzisiaj mamy 5 kwietnia, pogoda, teraz akurat słoneczko wyszło, natomiast jest dosyć chłodno. Myślę, że około 2 stopni, więc jeżeli chodzi o tą wiosnę, no to jest bardzo zimna. Dlatego jeszcze nie ma odcinków z mojej dużej głównej wody. Mam nadzieję, że kilka pasiaków padnie, bo dzisiejszy główny cel to jest okoń. Rozmiar myślę, że nie ma znaczenia. Ważne, żeby się jakieś sztuki trafiły. Fajnie, jakby były te większe, ale z tych małych też będziemy się cieszyć. Także ja biorę swoją wędkę i zaraz wam przedstawię, jak wygląda mój zestaw. Dzisiaj zabrałem ze sobą taką wędeczkę, myślę, że idealną, jeżeli chodzi na tą rzekę, bo ma długości chyba 2,40 z tego co widzę. Jest do 12 gram wyrzut, więc fajna wędeczka, to jest wędeczka Fiuma. Jeżeli chodzi o mój kołowrotek, to jest Jackson Victus FD-V30. Wczoraj byłem w sklepie wędkarskim, niestety zapomniałem dokupić żyłki, więc będę musiał łowić na tą starą. Jest akurat końcówka tej żyłki. Żyłeczka to myślę, że to jest jakieś 0,15 może. Myślę, że nie więcej. A moją przynętą na dzisiaj będą różnej maści takie kajtechy. Ten akurat jest niebiesko-czarny w takim brokacie. Porzucamy na razie na tego, jeżeli nic nie będzie się działo, to będziemy zmieniać kolory. Pokażę wam, jakie wczoraj zrobiłem zakupy odnośnie tych kajteków. I dzisiejszy cały odcinek będzie polegał na tym, że spróbujemy połowić na te kajtechy. Jeżeli nic by się nie działo, to wtedy będziemy zmieniać na jakieś inne paprochy mniejsze. Wędeczka już rozłożona. Zaczynam od tego miejsca, wykonam tutaj kilka rzutów. Zobaczymy, czy coś tutaj stoi, bo jak widzicie, tu jest takie wykłócenie. Będziemy szli w dół rzeki, tam powinno być trochę głębiej. Na razie tutaj wykonam kilka rzutów, zobaczymy, może tu jakiś okoń siedzi za jakimś kamieniem. Nic się nie wydarzyło, także idziemy tam w stronę dołu rzeki. Zobaczymy, tam powinny być głębsze miejsca, fajne zatopione drzewa, więc może tam uda nam się dorwać jakiegoś okonia. Pierwsza sztuka, jak widzicie, taka małża trafiła się, ale już nie jest na pusto, nie? Kolejny kontakt, tym razem nie małża, a jak widzicie, gałąź. Więc najprawdopodobniej pożegnam się już z moją przynętą. Tak jak myślałem, przynęta urwana. Niestety drzewo ze mną wygrało, bo mam tutaj starą, cieniutką żyłkę. Ale i tak miałem zmieniać swoją przynętę, bo na razie nic się nie działo bez kontaktu z rybą. Jak widzieliście, na razie tylko kontakt drzewo i małża, więc no słabo. Myślę, że zmienię na jakiś jaśniejszy kolor, bo ciemniejszy nie dawał żadnego efektu. Tak się prezentuje moje pudełko z przynętami. Aktualnie łowiliśmy na takiego kajteszka. Zaraz, tylko ten akurat, jak widać, bez ogonka jest. I chyba wybierzemy teraz coś jaśniejszego. Myślę, że ten jest fajny. O! Może na coś takiego będzie brało. Czarny brokat, jasna rybka. Wiąże i co? I próbujemy. Nareszcie udało się dorwać pierwszą rybkę. Jak widzicie, jest to taki okoń, około 15 cm. Wziął na tego kajtecha. Zobaczcie, no myślę, że około 15 cm, fajnie się nastroszył. Poskutkowało zmiana przynęty, odhaczam go i rybka leci do wody. Widzicie, jest to samiec, bo wylatuje z niego mlecz.
Więc ja go nie męczę. Niech leci rybka do wody. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Mamy kolejną rybkę, ten fajny. Zobaczcie, już taki tłuściutki. Myślę, że 20 cm to ma. Może być to mamuśka z ikrą. Bo jest naprawdę tłusta. Zobaczcie. Piękna rybka. Na tego kajteszka. Tego samego, co wcześniej wziął ten drugi okoń. I oczywiście rybka leci do wody. Wziął mniej więcej z tego miejsca. Niestety kolejna przynęta zerwana. Tym razem o konar, który był w wodzie. I tym razem postawiłem na takiego podobnego kajtecha. Tak się prezentuje. Jest to podobne do tamtego, tylko teraz góra jest ciemniejsza i ten brokat jest taki żółto-czerwono-czarny. Także zobaczymy, czy ten kolor może będzie skuteczniejszy, a może i nie. Na tamten, jak widzieliście, dwa okonie padły. No i na sam koniec udało się dołowić takiego trzeciego. Myślę, że rybka coś około 20 cm, od 15 do 20. Też bardzo grubiutka rybka. Zobaczcie, przynęta w całości połknięta. Odhaczam go i leci do wody. I okonik wraca oczywiście do wody. Zobaczcie, co jeszcze udało mi się na sam koniec dołowić. Szczupaczek. Dobrze, że delikatnie się tylko zapiął. Nie przeciął żyłki. Taki malutki pistolecik. Mała bestia. Nie męczę go, wypuszczamy. No i nadszedł koniec dzisiejszego mojego łowienia. Fajnie, że wpadły jakieś rybki. Trzy okonie takie, myślę, że do 20 cm. Widzieliście jako bonus ten malutki szczupaczek, fajnie, że wpadł. Myślę, że jeszcze powrócę tutaj za tymi okoniami, spróbować zrobić lepszy wynik. Natomiast ten dzisiejszy w miarę przyzwoity
nie ma tragedii, nie ma też szału. Wy oglądacie ten filmik oczywiście w sobotę, więc życzę Wam wszystkiego dobrego na święta, zdrowych i spokojnych świąt przede wszystkim. A ja się z Wami już żegnam. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami i kliknijcie w dzwoneczek. Oczywiście komentarz mile widziany. Standardowo kolejny odcinek w sobotę, godzina 13. Także trzymajcie się, siemka!